Piotra Nowaka, również z tego samego klubu. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister, dawnych wspomnień czar. Pamięta pani, jak była pani posłem opozycji, to dla pani święte słowa to było wysłuchanie publiczne, nie tylko słowa. Ulegliśmy pani urokowi. I co się stało? Zrobiliśmy wysłuchanie publiczne, bo uważaliśmy, że wysłuchanie publiczne jest rzeczywiście potrzebne. Spieszyliśmy się wtedy? Oj, spieszyliśmy się, a mimo wszystko. Pani minister, co się z panią stało? Dlaczego pani nie chce zorganizować wysłuchania publicznego? Dlaczego pani zagłosowała przeciwko wysłuchaniu publicznemu? Pani minister, wielu nauczycieli głosowało 25 października za zmianą. Chciało tej zmiany. A teraz mówią, no tak, chcieliśmy, ale no nie takiej zmiany. No wcale się nie dziwię. Boją się o utratę miejsc pracy. I w związku z tym, pani minister, czy wy zapłacicie tym nauczycielom postojowe? To, że nie będą pracowali przez rok i kolejne lata przez cały cykl edukacji? Co dziękuję zrobicie panu posłowi za zadanie pytania. Dziękuję proszę bardzo o zadanie pytania.